Jedlina i w ogóle Góry Sowie są obiektem, można powiedzieć, szczególnym, jeżeli chodzi o historię II wojny światowej. Jak wiemy, to tutaj budowano podziemne miasto Hitlera Riese, ale to tutaj również znajduje się najdłuższy tunel, w którym prawdopodobnie miał schować się pociąg Ameryka, a później Brandenburg. Ponieważ tutaj właśnie na terenie Gór Sowich miała być ostatnia kwatera główna Hitlera, a wiemy, że Führer nie lubił latać samolotami, było to niebezpieczne, poruszał się pociągami. I właśnie to tutaj na Dolny Śląsk miał prawdopodobnie ten pociąg dojechać. Stąd też stwierdziliśmy, że zrobimy taki projekt Edukacja 1:1, żeby po prostu rozwijać to. Ja uważam, że epoka gadających głów już się skończyła, trzeba ludziom coś pokazać i chcemy właśnie zaprezentować salonkę, ten wagon sztabowy oraz wagon osłonowy z pociągu Ameryka. My mamy wyjątkowe szczęście, że mamy takiego partnera jak właściciele kompleksu pałacowo-hotelowego w Jedlince, ponieważ właściciele, którzy są pasjonatami historii, znakomicie z nami współpracują, kreują przeróżne wydarzenia w ciągu roku, różne imprezy, różne wystawy. Tak naprawdę przyczyniają się ciągle do odkrywania tajemnic i zgłębiają te tajemnice Gór Sowich. Przed nami w obrębie Jedliny czeka nas duża inwestycja, a mianowicie będzie odtwarzana linia kolejowa 285 Jedlina-Świdnica. Ta linia to jest unikat w skali europejskiej i oprócz takiego zwykłego ruchu kolejowego szynobusem liczymy, że to będzie niesamowita gratka dla turystów.